Państwo, witamy po raz kolejny tutaj na MotoArenie. Przed nami kolejny wspomnienie czar. Po raz kolejny wsiądziemy do naszego żużlowego wehikułu czasu i przypomnimy sobie atmosferę ze stadionu na Broniewskiego 98. Gości mamy po raz kolejny znakomitych. Jeszcze jedna informacja, niestety awizowany dzisiaj na to spotkanie z Państwem miał być Stanisław Miedziński. Niestety sprawy zawodowe spowodowały, że Pana Staszka dzisiaj z nami nie będzie, ale my to oczywiście nadrobimy, niestety bez Stanisława Miedzińskiego, ale za to jest z nami dzisiaj Pan Eugeniusz Miastkowski. Poprosimy od Państwa o gorące brawa, o ciepłe przywitanie naszego gościa. Jest z nami także Pan Janusz Kaczmarek. Gorące brawa dla Pana Janusza. Był kierownikiem drużyny, zresztą nie tylko kierownikiem drużyny. Na te tematy dzisiaj na pewno sobie porozmawiamy. Kolejna edycja wideo czwartku. Był z nami już między innymi, co niektórzy sugerują, że za głośno jest, delikatnie. Może będę mówił szeptem, albo oddam głos naszym gościom. I powiem tylko, że w trakcie tych pierwszych wideo czwartków był z nami Robert Kościecha między innymi. To nie tak odległa historia. Był z nami trener Jan Ząbik, był obecny menadżer toruńskiej drużyny Jacek Gajewski. Gościliśmy także na ostatnim spotkaniu Sławomira Derzińskiego, był Wojciech Żabiałowicz. Tymczasem Eugeniusz Miastkowski, witamy bardzo gorąco, i pan Janusz Kaczmarek. To co, od kogo zaczniemy? Panowie? Od Gienka. Panie Eugeniuszu, witamy zatem bardzo serdecznie. Mikrofon, tak aby kibice mogli pana usłyszeć. Czy działa? No chyba działa. No chyba działa. Słychać. To dobrze. Witam serdecznie. No dobrze, że jeszcze pamiętacie, że no miło, że czasy przeszły, ale jednak pamięć jest. Także no nie spodziewałem się tego, ale myślałem, że jakżeście zapraszali tutaj innych zawodników, może. No i fajnie. Czekaliśmy na pana. Cieszymy się także bardzo, że pan przyjął to zaproszenie i jest z nami. No może takie pierwsze pytanie w takim razie. Dzisiaj jesteśmy na MotoArenie. Czy pan Eugeniusz Miastkowski bywa na MotoArenie? Zresztą powiedział pan Eugeniusz przed tym spotkaniem, że na ten stary stadion na Broniewskiego dotarłby na czas, a pan Janusz powiedział: Geniu, lata lecą, ale pewne rzeczy się nie zmieniają. Tak jak się delikatnie pan Eugeniusz spóźniał czasami, podobno gdzieś te minuty uciekały. Informacje od pana Janusza. No było. Regularnie, mówi pan Janusz. No nie tak regularnie. No fakt, że kiedyś mnie zostawili chłopacy. No to jest ciekawa historia. Takie historie przy okazji wideo czwartków lubimy najbardziej. Słuchamy. Kiedy to było? Przy okazji jakiego meczu? Nie pamiętam, ale to chyba Gniezno było, któryś to rok. I no czekali. Jeszcze świętej pamięci Piotr Nagiel. No ja tam nie wiem, co mnie zatrzymało, no, czekali chyba z pół godziny i pojechali. Ja wziąłem taksówkę i no, musiałem ich dogonić, nie? Ale zdążyłem na mecz. Cieszymy się bardzo, fajnie, że jest pan z nami dzisiaj. No właśnie, jesteśmy na MotoArenie. Czy pan bywa na stadionie w trakcie spotkań żużlowych? Zdarza no, bywam, ale rzadko. Na którym ostatnim meczu? W tym sezonie, w poprzednim, dwa lata temu? Szczerze my tu sobie rozmawiamy, no, na pierwszych czwartkach. Byłem w tym roku na meczu. Akurat znajomy zaprosił mnie. O. Miał bilety, tak. Tak, miał bilety, i zgadza się, żebyś wiedział, miał bilety. I mówi, no nie mam z kimś chodzić. Ja mówię, no kurne. No dobra, mówię. I wiecie co, że od kilkudziesięciu lat pierwszy raz tramwajem dojechałem tutaj. Tak, autentycznie, no kurde, naprawdę. Pod sam stadion, pieszo, spacer. Fajnie było. Same plusy. Zacznijmy w takim razie od początku. Licencja żużlowa, wrzesień 1974 roku. Pan to pamięta oczywiście? Pewnie, że pamiętam. Ja nie mam prawa, ale wspominałem sobie dzisiaj, jak to się wszystko zaczęło, że Eugeniusz Miastkowski zaczął jeździć w lewo. No, tak powiem szczerze. Wciągnął mnie Kajtę Karaszewicz, Kajtka z kolei Janusz Plewiński, bo tak jakoś to wyszło, żeśmy byli sąsiadami. Taka wieś Rogowo, koło Torunia, nie koło Żnina. Najbardziej żużlowa wieś w Polsce. Tak, nie no, ja to mówię, żeby się Toruń nie wpierdzielił, to Rogowo byłoby województwem. Nie no, było zawodników z ościennych tam i Tużno, tak Janusz Moskowicz. Dwóch zdawało na licencję. Krzysiek Kwiatkowski jeszcze.
Oj, to do licencji to było trochę ostro, bo tam pamiętam było około 80 chłopaków i taki przesiew był, że zostało nas dwóch, trzech. Nie? No ale między innymi też jeździł, znaczy zaczynał jeździć syn Mariana Rosego. Ale to myślał, że odziedziczył talent po ojcu, ale to nie wypaliło. No, pierwszy jego trening, no, wszedł ostro w wiraż. Jeszcze Bogdan Kowalski trenował, pamiętam, świętej pamięci. I nie było tych poduszek, ja to mówię w tej chwili. Dechy były, nie, siatka już była, siatka była. I tak ostro wszedł, że dosłownie przejechał, wejście zrobił w łuk. Do pół łuku przykleił się do siatki, a gaz się odkręcił, nie zadziałało zabezpieczenie. Dosłownie twarzą, jeszcze nie było tych kasków Bella, twarzą przejechał prawie cały łuk. To tutaj z wargi to zostały tak jakby frędzle z tego firana. O. Także jak szybko zaczął, tak szybko skończył. Czy państwo już nasunęły się pierwsze pytania? Proszę się... Było wspomniane o kaskach. Pan chyba ma jakiś rekord, tak? Związany z kaskiem? Pewnie, że mam. Nie wiem, chyba. Może już ktoś pobił, nie? Słuchamy w takim razie, słuchamy. Nie, no, to takie przykleiło się to do mnie i tak ciągnie. No prawda, no jak każdy z nas, jak coś komuś nie wyjdzie, no to jakieś chce się wyładować, nie? No. A ja z kolei tak, że no... Nie wygrałem biegu, no przegrałem coś tam i w parkingu, a wiem, że czasami nie z własnej winy, a z winy sprzętowej. Więc człowiek wkurzony, jak wpadałem do parkingu, to kaski. Leciał. Latały te kaski. Tak, latały. No. Pan Janusz chyba coś zapamiętał. Słuchamy pana Janusza, pan Janusz. Słuchajcie, nie było takiej donalnady, jak teraz jest żuglowców, że wyglądają jak małpy w cyrku. Oblepieni nie wiadomo czym. No kiedyś chłopacy skromnie wyglądali, najbardziej popularnym kolorem był kolor czarny. A wiecie dlaczego czarny, nie? Nie? Bo czarny wyszczupla. A to byli mężczyźni, to nie byli chłopcy, nie byli dzieciaki, które teraz siedzą na motocyklach, tylko dojrzali w większości mężczyźni. I tu z tym kaskiem Genka, to może dobrze, że pan pamiętał, ale w pewnym momencie była zmiana zrobiona, że Genek, już było wiadomo, jak zjeżdża z toru nie na pierwszej pozycji, to już umyślnie czekał ze starym kaskiem w bramie. Nie, no to było tak, to pamiętam kiedyś właśnie taki numer. Zjechałem, no taki już wkurzony, jak nie wiem. I już Piotr Nagiem wiedział, że już będzie rzut. I... W głowie pierwsza myśl, za chwilę sobie cisnę kaskiem. Tak, już ściągam, a już miałem, a on mi podchodzi do mnie i daje mi kask budowlany taki, jak go. No, były humorystyczne rzeczy, ale wesoło było, fajnie. Na spotkaniach kibiców na Bronku była taka zawsze konkurencja przez ostatnie 3 lata, nie wiem czy pan wie, rzut kaskiem imienia Eugeniusza Miastkowskiego na odległość. Zawsze były nagrody. Do tej tradycji też można powrócić. Nikomu się jednak tych rekordów pana Eugeniusza podobno nie udało pobić. No bo to podobno cały parking w poprzek, prawda? 20 parę metrów ponad, nie? No tak, nie wiem. No nie, ale no może ktoś kiedyś pobije, nie? Dobrze by było. Pana Janusza chwilę popytamy i pomęczymy. Pan Janusz był kierownikiem drużyny. Jakieś ciekawe historie z pana pracy, działalności. Pan Janusz także jest osobą, która, dzięki której, drodzy państwo, zawdzięczamy anioła na plastronie toruńskiej drużyny. Jak to było? Posłuchajmy tej historii. To znaczy, moja miłość drużyna się brała już z wieku chłopięcego. Mieszkałem na Kaszowniku. Znaczy Kaszownik jest jeden, bo teraz jest nowy Kaszownik na placu wojskowym. I tu się przyjeżdżało tramwajem do Reja dwójką. Tu przez bloków nie było, tylko duże ogrodzenie z takich prętów kwadratowych. Wieża była specjalna, tak jak pamiętasz tą wieżę? Nie było zapychania, tylko zawodnik zjeżdżał z górki. No. Ale to już nie znam. Ja zawsze podziwiałem, jak wjeżdżali na tą górkę, czy się zatrzyma, czy nie. Szczegółowo bardzo.
Wspominamy, no minione lata. Kończyłem mechanika, czyli też można powiedzieć, że jestem Toruńczykiem. Potem wyjechałem na 4 lata z miłości do Moskwy ze swoją obecną żoną. Jak wróciłem, dużo jeszcze w Toruniu był i tak powoli, no, wciągałem się pomysłów. Zawsze miałem dużo, a dzięki przychylności prezesa Rogalskiego pozwolę mi je realizować. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to były osłony na motocykle. Jak pamiętać, były takie z brokatu robione. No, byliśmy biedni nie tylko finansowo, ale również materiałowo. Dzięki pani Jadwidze Wierzchali ze Szwecji mieliśmy brokat, sky brokatowy, piękny, czerwony ze złotymi tymi. Chłopacy mieli osłony, nikt takich nie miał, nawet Wieczorek i jego listy z Wybrzeża Gdańsk. Zresztą z Wybrzeżem Gdańsk, że się też, tak sobie wspomniałem, przyjechało Wybrzeże, wystawiło ileś białych motocykli. Wieczorek ich sponsorował, potem się okazało, że za polskie listy. I co się okazało? Wszyscy nasi zawodnicy achnuli. No przychodzi Gienek, mówi, przecież to można też pobrudzić, nie? Zresztą wtedy odwalił jeszcze numer też z plechem, co zrzuciłeś okulary. A jak? Spojrzałeś na niego, zrzuciłeś okulary. I no wyjątkowo nie kaska, okulary. Nie, okulary, nie? Pokazać może, gdzie jego miejsce, czyli z tyłu. No to było pierwsze. Potem wpadłem na genialny pomysł. Klub Stala Apator był, mieliśmy spotkanie, przeforsowałem, że skończyliśmy ze Stalą. Jesteśmy Apatorem. Miałem dobrego znajomego artystę plastyka, pana Marka Głowackiego. Wyrysowałem mu, jaki widzę znaczek. W międzyczasie ustaliłem z profesorem Rogalskim barwy klubowe na żółto, niebieskie, białe. Bo wtedy to było różnie, biało, niebiesko-białe i tak, żółte. I znaczek był zrobiony. Napis Apator pochodził ze starych programów. Ci, co zbierają programy, to wiedzą, że ta pisanka jest tam, nie? KS, Toruń i Pola, żółto, niebiesko-białe w złotej ramce. No i to było ładne, notabene pochwalę się, że tylko ja i mój serdeczny przyjaciel Staszek Miedziński w samochodach na przednich szybach mamy znaczki Apatora. Jeśli zobaczycie taki samochód, znaczy mój albo Stacha jest. Prezes zaaprobował, piękne znaczki powstały i zbliża się teraz mecz z Polonią Bydgoszcz w Toruniu. Co tu zmienić? Wziąłem pismo z klubu, pojechałem do MPK, bo na autobusach pokazały się nalepki Torunia, nowe te z aniołkiem. Notabene anioł cały czas wisiał nad wejściem do ratusza, nie? Tylko był zabroniony ze względu na to, że anioł to jest ponoć święty. No więc pan dyrektor Jędrzejewski łaskawym okiem spojrzał na to, przyczepiłem te 8 nalepek na plastrony, które były ufundowane swego czasu przez toruńską chłodnię. I tak zaczęła się kariera toruńskich aniołów. Właśnie, jak to było kiedyś? Kiedyś, nie no to może w tej chwili taki jest inny ten zawód, można tak powiedzieć, nie? Ale kiedyś to było amatorstwo takie faktyczne i jak autobus wyjeżdżał, no to wszyscy żeśmy jechali. Raz ktoś gonił taksówką autokar, ale to no już ta, ale to, zdarzyło się, nieważne, śmiejemy się oczywiście. Nikt nie jest idealny. Ja zawsze podziwiałem, powiem wam, jak wspomina się, żeśmy jechali tam do Rybnika, do Lublina, do tego no, odległe już miasta. Długie wyjazdy, dalekie wyjazdy. Ta, Rzeszów. To, ale nie, już tak uogólniam to. Zawsze podziwiałem kibiców. Naprawdę, jak my żeśmy jeździli, te autobusy MPK, które jechały pełne kibiców, to ja mówię, no ja, kurne, no muszę jechać, nie? Ale ci ludzie tak daleko, no mówię, tutaj 100 kilometrów, 150, ale to 300 ponad kilometrów, no naprawdę byłem pełen podziwu, wierzcie mi. Nie to, że w tej chwili bajeruję, ale tak było. Ale no niektórzy, którzy już wracali, no to fajnie, że nie wiedzieli, jaki wynik jest, ale... Każdy z nas był kiedyś na takim wyjeździe. Tak, nie no, było fajnie, bo nieraz żeśmy się zatrzymywali tam na tą kolację, czy już można powiedzieć późną, bardzo późną kolację. No to i żeśmy rozmawiali, no nie powiem, że nie było odstresowania, pewnie, że było, nie? No to normalne, no to tu nie ma jakichś żelaznych ludzi, że nie mają nerwów, no to tu tak się, ja wcale nie dziwię, że tam niektórzy no obcikali Kopernika, no co zrobić, no, bywa tak. To żeśmy nieraz siedzieli do godziny 11-12 w nocy, co już tam na fałata, to już ci ludzie byli umęczeni tym
ciemno, a tu my ryramy, sprawdzamy te motory, nie? No, nie dziwię się im, ale no, żeśmy tam wszyscy razem spędzali prawie no, całe dnie. Za mnie i za Stacha była stara zasada. Inny regulamin rozgrywek, raczej z wyścigu był. Ja mówię zawsze wyścigi, bo bieg to jest pod zdrowie. Uważam, jest, zresztą świętej pamięci Roman Hełada to wymyślił, że bieg jest pod zdrowie, a to są wyścigi, a nie biegi. No ale konserwatyzm to konserwatyzm. Kiedyś było tak, że zawodnik bardziej doświadczony jeździł z juniorem czy z młodszym. I wprowadziliśmy ze Staszkiem coś takiego. Są cztery okrążenia ze startu stojącego. Jeżeli zawodnik młodzieżowy przyjeżdża przed zawodnikiem dojrzałym, tym seniorem, a ten pomógł mu dobrze rozegrać pierwszy łuk, bo na tym polega właśnie między innymi żużel, i go wyprowadził na pierwsze miejsce, to jego obowiązkiem było przez linią mety puścić seniora. A nie, się senior natyrał, co prawda 2 plus 1, ale 3 to jest 3. I tak było i z Genkiem, i tak było z Wojtkiem, i była ze swego rodzaju dyscyplina. Pięknie ze startu, proszę Państwa, Ryszard Dolomiszewicz, który w tej chwili zepchnął Żabiałowicza i Strzeleckiego na trzecią i czwartą pozycję. Ale Żabiałowicz już na prostej, proszę Państwa, słabe zlęcznej wyprzedził Krzysztofa Ziarnika. Dolomiszewicz prowadzi nadal, ale Żabiałowicz jest blisko. Ryszard Dolomiszewicz wiemy, że jest po kontuzji, proszę Państwa. Pierwszy start jego po kontuzji. Żabiałowicz w tej chwili szaleńcza walka na prostej. I niestety Ryszard spada na drugą pozycję. Krzysztofa atakuje w tej chwili. Zacięty mecz, proszę Państwa. Od pierwszego wyścigu trwa zacięta walka. W tej chwili Krzysztof Ziarnik robi fatalny błąd i Strzelecki wykorzystuje ten moment. Świetny, proszę Państwa. Świetny wyścig.